Dobry wieczór z toru Hockenheim w Niemczech. Witam Was, Heikki Heikkisson. Zapraszam na kolejny, już ósmy wyścig w lidze PLS. Polska Liga Sim Racingowa zaprasza na kolejne Grand Prix. Już ostatnie w tym roku. Następny wyścig odbędzie się już w 2020. Także, no cóż, to dopiero połowa grudnia, a już będziemy musieli się na chwilę z ligą pożegnać. Zaczynamy kwalifikacje. No i już kilku kierowców mamy na okrążeniach pomiarowych. Między innymi Wojciech Soprych jako jeden z pierwszych zaczął swoje okrążenie. 14 kierowców dzisiaj w stawce. Oczywiście jeszcze inni mają szansę dołączyć. No tylko wystarczy na to poczekać. Kierowcy już przejechali pierwszy sektor, za moment Soprych wjedzie w sektor drugi. I zobaczymy, jakie czasy kierowcy pokażą, które wyświetlą się oczywiście po lewej stronie w tabeli. No a jeśli chodzi o klasyfikację generalną, to właśnie obecny na ekranach Wojciech Soprych jest liderem. Jak widzimy, rozpoczyna nam czasówkę. Czas minuta 14:159, to jest pierwszy czas tej sesji. Drugie miejsce dla Ziubińskiego, 19 tysięcznych tylko traci ten kierowca Maciej Sandak. Już spadł na miejsce szóste Maciej Sandak, debiutant w sezonie drugim. Zespół Malina Racing Team ma nowego... Oj, przepraszam, nie ten kierowca. To się dobrze złożyło. Maciej Sandak również w Malina Racing Team. I teraz Paweł Andrzejewski przejmuje pierwsze miejsce w kwalifikacjach. O 0,7 przebił Soprycha. Wojciech Soprych pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, za nim Guzowski. Soprych wygrał już 3 wyścigi, 3 zwycięstwa posiada na swoim koncie. Maciaszczyk kończy okrążenie na 5. miejscu. Smagacz nie poprawia się w pierwszym sektorze, Płonka również, ale za to w drugim sektorze nieco lepiej i widzieliśmy, Smagacz ląduje poza torem. Patryk Roszak teraz na okrążeniu pomiarowym, to będzie jego pierwszy czas w tej sesji. Wojciech Soprych ma aż 173 punkty w generalce, Guzowski na drugim miejscu 152, także dosyć spora różnica między tymi kierowcami. Guzowski, jak widzimy w tym momencie, za Soprychem, za Ziubińskim, za Andrzejewskim, a Andrzejewski trzecie miejsce, on traci 4 punkty tylko do Guzowskiego. Widzimy Roszak teraz bardzo szeroki wyjazd pierwszego zakrętu, ten pierwszy zakręt może sprawiać problemy ze względu na wysokie tarki. Z dosyć dużą prędkością przejeżdża się przez ten pierwszy zakręt. Trzeba uważać, żeby te tarki nie wyrzuciły bolidu, bo można skończyć na ścianie, podobnie jak na przykład Valtteri Bottas, problemy Guzowskiego teraz, i on też z tego okrążenia rezygnuje. Soprych na kolejnym pomiarowym. Na pewno będzie dzisiaj chciał dodać nieco więcej punktów do generalki. Udało mu się wygrać poprzedni wyścig, wyścig główny, za to w sprincie poszło o wiele, wiele gorzej. Guzowski zdobył tydzień temu 2 razy trzecie miejsce, także udało mu się po tym po wyścigu głównym przeskoczyć jeszcze w sprincie wolniejszych kierowców. No a Andrzejewski wyścig sprint wygrał. W tym momencie za nim jedzie Guzowski. Ziubiński, przepraszam. Ziubiński jest chyba na okrążeniu wyjazdowym. Dokładnie tak, także Andrzejewski nie ma się co martwić. Ziubiński go wyprzedzać nie powinien. Zobaczymy, jakie okrążenie spróbuje ten kierowca wykręcić. Czy będzie poprawa w sektorze drugim? Dokładnie tak, więc liczymy na jakiś lepszy czas.
jeśli chodzi o tego kierowcę. Dwa ostatnie zakręty po prawej, zjazd do alei serwisowej. Widzimy problemy na tarce, bardzo szeroki teraz wyjazd i uderzyłby w ścianę jak Timo Glock w 2008 roku, o ile się nie mylę. Ale w porę wycofał się do swojego garażu. Maciaszczyk swoje okrążenie również będzie kończył. Są poprawy w pierwszym, w drugim sektorze. I z tego ostatniego zakrętu wyszedł cało. Wskakuje na miejsce czwarte. Bartłomiej Maciaszczyk. Poza podium zabrakło 0,3 sekundy do trzeciego miejsca. No ale może i jeszcze się poprawi. Mała aktualizacja, jeśli chodzi o lifetiming. Mamy nazwy zespołów oraz numer kierowcy pod nazwiskiem, także na pewno widzowie, jak i ja, będziemy razem zadowoleni, ponieważ więcej wiemy. Ostatni zakręt Kownackiego teraz i on również ma szansę wskoczyć nieco wyżej. Zobaczymy zaraz, gdzie będzie Kownacki. Kownacki, ósme miejsce tylko. Guzowski bezproblemowo przejeżdża przez ostatni zakręt, on również kończy swoje okrążenie pomiarowe i wskakuje na miejsce czwarte, przebił Maciaszczyka. Maciaszczyka przebił także Sopry, który wskoczył na piątą lokatę. Niewiele traci Kosmala do Andrzejewskiego, bo tylko 0,1 sekundy. Kosmala mógłby dzisiaj o to pierwsze miejsce powalczyć. Zdecydowanie najjaśniej świeci spośród pozostałych kierowców aktualnie. A w tym momencie Kosmala niestety nie świeci w klasyfikacji generalnej. Czwarte miejsce, 10 punktów traci do trzeciego Andrzejewskiego. A jeszcze do tego Kosmala musi się bronić przed Ziubińskim, chociaż ten traci tych punktów nieco więcej niż 10. Piąte miejsce dla Ziubińskiego, szóste miejsce dla Roszaka, siódme dla Adamczyka, no ale już ta pierwsza szóstka mieści się tylko w tych, przekracza barierę 100 punktów. Adamczyk, Płonka, Maciaszczyk, Kominek, to są pozostali kierowcy z tej topki i oni mają punktów kolejno 97, 94, 83, 66. Kominek traci najwięcej, oczywiście, i dosyć spora różnica między Maciaszczykiem a Kominkiem. 11 minut do końca sesji kwalifikacyjnej. Sterniczuk, zawodzi, zdecydowanie zawodzi. Widzimy 13 sekund teraz traci do lidera. Nie pokazywał się ze zbyt dobrej strony w poprzednich wyścigach. To jest kierowca, który dopiero zaczyna swoją przygodę z sim racingiem i jego czasy najszybsze nie będą, ale miejmy nadzieję, że z wyścigu na wyścig będzie coraz lepiej. Ziubiński poprawa w sektorze pierwszym, więc to może być dobry czas. W tym momencie jest ostatnim kierowcą, który mieści się w sekundzie za liderem. Nie ma poprawy w sektorze drugim. Teraz bardzo agresywnie wszedł w ten nawrot, z którego wypadł Sebastian Vettel w 2018 roku i przekreślił swoje szanse na wygranie wyścigu, swojego domowego wyścigu. Ziubiński teraz przekracza linię start-meta i wskakuje na pozycję numer 6, także ten sektor pierwszy bardzo pomógł. No i widzimy problemy Roszaka tam z innym kierowcą. Dopuścił się jakiegoś kontaktu. Panowie nawzajem musieli sobie przeszkodzić i wypadli obaj z trasy. Andrzejewski dogrzewa swoje opony i widzimy, z tyłu wypada Smagacz. Uderzył w ścianę, no i już widzimy, wycofał się z tego swojego okrążenia. Maciej Sandak na pozycji 12. A nowym liderem jest w tej chwili Sebastian Kosmala z Bernie Motorsport, numer 44. Czyli może się sugerować, możemy się sugerować, że Kosmala będzie jechał podobnie jak Lewis Hamilton. No miejmy nadzieję, że
nie tak jak Hamilton podczas Grand Prix Niemiec z tegorocznego kalendarza, z tegorocznego sezonu prawdziwej Formuły 1. Akurat warunki dzisiaj zapowiadają się słonecznie, suchutko, więc nie powinno być takich problemów z tymi dwoma ostatnimi zakrętami, głównie z przedostatnim, gdzie wielu kierowców wypadało z trasy. No i ta część, która nie należała do toru, była wręcz zalana. No i Kosmala zaczyna okrążenie, a Adamczyk będzie próbował się poprawić. Team partner Kosmali wskakuje na miejsce 11. Tylko tyle udało się Adamczykowi wykręcić. Paweł Andrzejewski, widzimy bardzo szeroki wyjazd. Ziebiński teraz poprawa w sektorze pierwszym. Lekkie przycięcie zakrętu, najechał trochę na żwir i to może mu przeszkodzić w wykręceniu dobrego okrążenia. Poprawa w pierwszym i w drugim, ale ten sektor trzeci nie za dobrze. Jeśli by się poprawił, to widzimy, jednak się nie poprawi, uderza, prawie uderza w ścianę Mateusz Ziubiński. No, kibice są zdegustowani. Andrzejewski jeszcze się tutaj rozgrzewa, na wyjazdowym jest w tym momencie, Maciaszczyk kończy i Maciaszczyk wskakuje o pozycję wyżej na miejsce numer 6. Patryk Smagacz za moment przetnie linię start-meta, 1.14.957 to jest jego aktualny czas, a jego nowy to 1.14.457. O pół sekundy zdołał poprawić się Smagacz i wskakuje na miejsce 5, także bardzo wyraźna poprawa, wyraźny skok. Zwyżka formy poprawi się zdecydowanie. Kosmala na swoim szybkim okrążeniu. Kosmala musi pokazać podczas dzisiejszego wyścigu, że ma jeszcze dużo do pokazania, dużo do udowodnienia. Warto zaznaczyć, że Kosmali podczas dwóch Grand Prix nie było i w Hiszpanii, i w Monako ten kierowca się na gridzie nie pojawił, stąd też ta jego strata w generalce. No ale żeby pokazać, że jest się najlepszym, trzeba tym najlepszym być. Sytuację doskonale wykorzystali kierowcy przed nim w generalce. No a teraz Kosmala będzie musiał sporo nadrobić. Kosmala kończy okrążenie i nie poprawia się. To nie jest czas lepszy od poprzedniego. Zobaczymy, co zrobi Sandak, zanim podąża Michał Prygiel, który jest na okrążeniu wyjazdowym. On Sandaka co najwyżej może popędzać, ale nie powinien go wyprzedzać. Teraz może troszeczkę Patryk Smagacz przeszkodzić, tak się właśnie dzieje. Zjechał tam jeszcze na trawę, żeby nie doszło do żadnego kontaktu. Prosto na niego jechał Sandak. Może mieć na pewno do niego pretensje, bo w złym miejscu na torze się Smagacz znalazł. I jaki to będzie czas Sandaka? Nie poprawia się, zostajemy przy 1.14.878. Sandak zostaje na pozycji 13. Na pomiarowym Patryk Roszak, także Daniel Sterniczuk. On w tym momencie traci ponad 5,5 sekundy. Zobaczymy, ile będzie wynosić jego strata po tym okrążeniu. 4,8, także coraz szybciej. Im więcej Sterniczuk będzie jeździł, tym te czasy oczywiście będą lepsze. Błąd Smagacza i rezygnuje ze swojego okrążenia.
Roszak za momencik będzie kończył. Jest poprawa w sektorze drugim. Pół sekundy jak na razie traci do lidera. 4 minuty zostały do końca sesji, także coraz mniej czasu, żeby próbować przebić Kosmale, przebić Andrzejewskiego, bo pozostali kierowcy do nich tracą dosyć sporo. Jest poprawa o 1/10, ale nie ma. Nie ma aż takiej poprawy, żeby Roszak mógł wskoczyć przed Andrzejewskiego, jednak tam jeszcze trochę mu zostało, oczywiście szansę dalej ma. Kosmala poprawia się w sektorze pierwszym, także jest szansa teraz na przebicie tego swojego dzisiejszego rekordu. Może będzie zejście poniżej bariery minuty 13. Zobaczymy oczywiście za moment. Widzimy, bardzo szybko ten kierowca przejeżdża przez zakręty. Jest poprawa także w drugim sektorze, także bardzo duże nadzieje teraz. W Kosmali to okrążenie może zaważyć na tym, kto wygra te kwalifikacje, ale ostatni sektor już nie tak dobrze, nie tak dynamicznie jak poprzednie i... jest poprawa, 1/10, ale nie udało się zejść poniżej minuty 13. Zdecydowanie winna jazda w sektorze trzecim. Błąka poprawa w sektorze pierwszym, ale błąd widzimy zaraz za nawrotem, także... jeden z kierowców Maliny. Na Płonka powraca. Płonka powraca. Tam doszło do kontaktu jeszcze z kolejnym zawodnikiem. Tak na razie sytuacja wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Dosyć sporo tracą kierowcy poniżej trzeciego miejsca. Pierwsza siódemka mieści się oczywiście w jednej sekundzie. Płonka kończy okrążenie, ale tutaj bez rewelacji, oczywiście przez tamten obrót Soprych będzie kończył, więc może uda się ten czas przebić, jeśli nie trzeci sektor, który może wyjść po prostu źle, wyszedł dobrze, także może być tutaj jakaś poprawa i uwaga, uwaga, poprawa jest i wskakuje na miejsce czwarte Wojciech Soprych, aktualny lider klasyfikacji generalnej. Kownacki z bardzo słabym czasem, poprawy nie ma, więc po prostu z okrążenia zrezygnował. Roszak wjazd teraz w ostatnie zakręty. On jeszcze będzie miał jedną szansę na poprawę. Już w jego przypadku nie opłaca się do alei serwisowej po prostu zjeżdżać, tylko próbować kręcić następne, ale widzimy, rezygnuje Patryk Roszak. Co warto zauważyć, to to, że może wystartować z drugiego miejsca, bo udało się przebić Andrzejewskiego, także z dobrym rezultatem ten kierowca Andrzejewski. Widzimy rekord w sektorze drugim, co może zwiastować wskok na miejsce pierwsze. I czy to się uda? Jednak nie, Andrzejewski nie poprawia się na tyle, żeby wskoczyć przed Kosmale. A Kosmala poprawa w sektorze pierwszym, także jak widzimy, da się jeszcze szybciej. Smagacz wjeżdża teraz na prostą startową i to będzie czas na miarę ósmego miejsca. Wracamy do Kosmali, nie za dobry sektor pierwszy. Ale może teraz ten sektor trzeci będzie lepszy niż poprzednio.
No i ostateczny czas Kosmali to jest minuta 13:58. Guzowski wjeżdża teraz na prostą start meta i to jest czas na miarę czwartego miejsca, także wskakuje Guzowski na pozycję czwartą. Roszak już w swoim garażu, już wszyscy kierowcy w swoich garażach. Pole position zdobywa Sebastian Kosmala, numer 44. Na pierwszym miejscu, drugie miejsce dla Roszaka, trzeci Paweł Andrzejewski, czwarty Guzowski, piąty Soprych, szósty Ziubiński, siódmy Maciaszczyk, ósmy Smagacz, dziewiąty Gownacki, dziesiąty Płonka, tak wygląda pierwsza dziesiątka, później Prygiel, Adamczyk, Sandak, Sterniczuk. Tak wyglądają wyniki kwalifikacji, no i oczywiście zapraszamy już za moment na okrążenie formujące. Rozpoczynamy okrążenie formujące do wyścigu głównego o Grand Prix Niemiec. 26 okrążeń przed nami. Kosmala wystartuje z pole position, drugie miejsce dla Roszaka. Zobaczymy, kto wystartuje lepiej, czy Roszak, czy Kosmala, czy Kosmali uda się swoje miejsce wybronić, zachować i nieco tych punktów w generalce nadrobić. Czy to jednak Roszak może zaskoczy Andrzejewski lub Guzowski? Dowiemy się oczywiście już za momencik, kiedy ten start nadejdzie. No, a także będziemy obserwować sytuację Soprycha, bo on może tych punktów potracić właśnie przez słaby start, bądź też późniejszą, słabszą postawę w wyścigu. Oczywiście, jeśli wyścig pójdzie o wiele lepiej niż kwalifikacje, to może liczyć Soprych na jeszcze większą przewagę w klasyfikacji generalnej. Już kierowcy ustawiają się na swoich polach startowych. Tor jest krótki, jak widzieliśmy, około minuty 14 zajmuje przejazd kwalifikacyjny, wyścigowy, no troszeczkę dłużej. No i kierowcy już nam się ułożyli na polach startowych. Zobaczymy, kto wystartuje najlepiej do tego wyścigu. Zapalają się już czerwone światełka i ruszamy do wyścigu Grand Prix Niemiec. Dobry start Andrzejewskiego, tam może troszeczkę podgryźć Roszaka, ale jednak Kosmala tutaj się wybronił. Roszak również, chociaż Andrzejewski będzie miał na pewno kolejną szansę i na to pewnie będzie liczył. Z tyłu tam Ziubiński, bardzo słaby start. Andrzejewski próbuje dochodzić do kontaktu między nim a Roszakiem. Guzowski szukał tam gdzieś swojej szansy. Soprych bez zmian, dalej na piątej pozycji, ale będzie atakował właśnie Guzowskiego do tego nawrotu. Kosmala ma bardzo dużą przewagę, tutaj wystarczy późniejsze dohamowanie Soprycha i właśnie to się dzieje. Soprych wyprzedzi trzech kierowców na jednym zakręcie, a jednak Guzowski tam Guzowski o wiele lepiej, no i wypchnął Soprych kilku kierowców. Andrzejewski wypadł wręcz z obiegu, jeśli chodzi o czoło stawki. Kosmala jak na razie niezagrożony. Maciaszczyk jeszcze próbuje skoczyć na miejsce czwarte, jak na razie zostaje na piątym. Roszak spadł na miejsce trzecie, no a najlepiej wyszedł na tym Guzowski, który mógł najwięcej stracić. No a Andrzejewski widzimy aż spadł na siódmą pozycję. Sandak na miejscu ósmym, Daniel Sterniczuk ostatni, trzynasty Ziubiński. No, Kosmala po pierwszym okrążeniu, jak widzimy, wybronił się i będzie teraz po prostu odjeżdżał. Roszak będzie miał tutaj okazję do zaatakowania Guzowskiego, ale tylko pokazuje się w lusterkach.
Soprych już nie broni się przed Maciaszczykiem, za to bronić będzie się musiał Guzowski. No wiele szybszy jest tutaj Roszak, będzie późniejsze dohamowanie, tak jest, ale chyba lepszą linię jazdy będzie to miał Guzowski, dokładnie tak. Roszak zawsze paścił swoją szansę na objęcie drugiego miejsca, coś tam nie wyszło, możliwe, że po prostu zbyt późno zahamował. Bardzo szeroko przejechał ten nawrót, no i to miejsce drugie, jak szybko zdobył, tak szybko stracił. Smagacz, miejsce szóste, bardzo szeroki tam wyjazd Adamczyka i wyprzedza go Kownacki, chociaż dalej bok w bok jadą jednak Kownacki. Tutaj Ziubiński również próbuje swojej szansy i uderza w ścianę lekko. Próbuje na tej sytuacji skorzystać Płonka, który spadł za Ziubińskiego. Kosmala już sekundowa przewaga nad drugim miejscem, a Roszak dalej będzie próbował walczyć z Guzowskim. Smagacz może zaraz zostać wyprzedzony przez Andrzejewskiego, bo ten jest również bardzo, bardzo blisko. No a tutaj dalej walka o drugie miejsce, chociaż troszeczkę odstępu, teraz więcej niż na poprzednim okrążeniu. Roszak już nie ma takiej okazji do ataku jak wcześniej. Tutaj jeśli tak przedłużyłby swoje hamowanie jak okrążenie temu, to mogłoby to się skończyć tragicznie. Soprych, bardzo szeroki wyjazd i stracił teraz nieco dziesiątek sekundy do Roszaka. Andrzejewski dalej nie może uporać się ze Smagaczem, który dzielnie broni swojego szóstego miejsca, ale jednak widzimy uderzenie w bandę, strata przedniego skrzydła i jeszcze musi tutaj użyć biegu wstecznego, niefortunny powrót. Także Roszak, Smagacz, przepraszam, spada. Na z przodu walka Płonka już na miejscu 11, Ziubiński na miejscu 10, także odrabia po tej stracie na pierwszym okrążeniu, na pierwszym zakręcie wręcz. Kosmala oczywiście odjeżdża, a Guzowski dalej broni się przed Roszakiem z przodu, jak widzimy, bez żadnych zmian, oprócz tego, że Andrzejewski wyprzedził spinującego Smagacza. Smagacz aktualnie jedynym kierowcą, który podróżuje na oponach twardych. Reszta zdecydowała się na miękkie i Smagacz oczywiście zjeżdża do alei serwisowej przez uszkodzenie, a właściwie brak przedniego skrzydła. Prygiel, widzimy dosyć niefortunny przejazd przez ten zakręt, przez ten nawrót. Ziubiński nadrabia straty, będzie próbował wyprzedzić Kownackiego. Jak na razie miejsce 10. Jeśli chodzi o wyścig główny, przypomnijmy, że punktowanych jest 15 miejsc, także każdy kierowca, który w tym wyścigu dojedzie, jakiś tam punkcik otrzyma. Kosmala bezproblemowo odjeżdża rywalom, już 2 sekundy przewagi nad Guzowskim i już Sterniczuk jest dublowany, przeszkodził troszeczkę Guzowskiemu, ale już jest poza torem, także teraz bez żadnych nerwów wyprzedza go inni kierowcy. Sandak, jak widzimy, z małymi problemami z przyczepnością. Atak z przodu, Roszak atakuje Guzowskiego, bok w bok teraz jadą i to może być atak na miarę drugiego miejsca, ale jednak nie jest, a z tyłu błąd popełnia Maciaszczyk, zdecydowany błąd, bardzo źle przejechał ten zakręt i spada na miejsce szóste, też innym torem jazdy przejechał Prygiel, ale on zostaje na miejscu ósmym. Kownacki dalej broni się przed Ziubińskim, chociaż ten jest coraz bliżej. No a Płonka podróżuje na miejscu 11, 12 jest Piotr Adamczyk, 13 Smagacz, a Sterniczuk już w tym wyścigu nie uczestniczy, najprawdopodobniej próbuje odpokutować za to przepuszczanie Guzowskiego, chociaż aż tak bardzo mu nie przeszkodził, no widzimy, Guzowski miejsca nie stracił, chociaż mógł się poczuć nieco zdekoncentrowany po tej całej sytuacji, chociaż teraz powinno wszystko wrócić do normy. Teraz
Lekko się zawahał, jeśli chodzi o przejazd przez zakręt, ale dalej ma przewagę nad Roszakiem i ten nie powinien się zbliżyć do niego do nawrotu. Jest bardzo blisko, no prawie tam jeszcze doszło do kontaktu, chyba zblokował koła Roszak, bo przez moment pojechał prosto. Buzowski, jak widzimy, chce go spowolnić. Widzimy to, że Roszak może być szybszy, pokazuje się od czasu do czasu, ale widać również, że kompletnie nie wie, jak Guzowskiego zaskoczyć. Kownacki dalej podąża przed Ziubińskim, także tutaj również bez zmian. Szeroki teraz wyjazd. Ziubińskiego, no a Guzowski ponownie broni się przed Roszakiem. Soprych na miejscu czwartym teraz. O jedno miejsce wyżej niż w kwalifikacjach. Roszak próbuje po raz kolejny. Jest zdecydowanie bliżej Guzowskiego niż na poprzednim okrążeniu. Zawodnik Benyota Racing teraz skakuje tutaj do środka, ale musiał wybić kierownicę, żeby nie stracić przyczepności i ponownie zostaje wyprzedzony przez Guzowskiego. Bardzo ładna walka tych panów. Ale muszę uważać, żeby to się nie skończyło kontaktem. Roszak po trzymaniu ponownej szansy znowu nie zdołał jej wykorzystać. A na tym wszystkim oczywiście korzysta Kosmala, który lideruje w tym wyścigu. Z tyłu jakieś problemy Michała Prygiela oraz Artura Kownackiego, ponieważ ci panowie spadli. Ale niestety tego nie zarejestrowaliśmy. Ziubiński już na miejscu ósmym, Sandak miejsce siódme, Maciaszczyk samotnie tutaj podąża na miejscu szóstym, Andrzejewski piąta lokata, czwarta dla Soprycha, no a Roszak będzie ponownie próbował atakować Guzowskiego. Czy kierowca z numerem 37 w końcu pokaże, kto tutaj jest szybszy bok w bok? Teraz jadą ci panowie. I zdecydowanie innym torem jazdy niż poprzednio przejechał Roszak, ale jednak znowu Guzowski. Znowu Guzowski przejechał ten zakręt zdecydowanie lepiej. No i musi coś zrobić Roszak, bo to już trzeci raz, kiedy Guzowski skontrował w ten sam sposób. Coś musi w tym manewrze swoim Roszak po prostu poprawić. A bardzo dobrze Guzowski sobie radzi, jak widzimy na tym torze. Chociaż jest i to widać, zdecydowanie wolniejszy od Kosmali, no ale też trzeba pamiętać, że on przed Roszakiem musi się po prostu bronić, na czym też oczywiście traci cenne sekundy. Roszak po raz kolejny, on widać jest szybszy na prosty, teraz bardzo szeroki wyjazd z pierwszego zakrętu. Zobaczymy, czy okrążenie dziewiąte będzie tym okrążeniem szczęśliwym dla Roszaka, czy uda się w końcu wyprzedzić Guzowskiego, bo na pewno czeka. Już może być nieco poddenerwowany Roszak. Teraz jest zdecydowanie za daleko, ale jednak próbuje tutaj późniejsze dohamowanie zdecydowanie, ale Guzowski ponownie robi to samo, bo dalej jadą ci kierowcy, także walka dalej trwa. Nie może teraz Roszak odpuścić, bo teraz ma świetną szansę na objęcie drugiego miejsca. Jest po lepszej stronie toru, dochodzi do małego kontaktu, wypchnięty troszeczkę Guzowski spada na miejsce trzecie. Wojciech Soprych już zaciera ręce, bo ma okazję na wskoczenie na podium. Guzowski no bardzo pychowo teraz w tej walce z Roszakiem i może stracić jeszcze jedną pozycję. Nieco dalej jest Andrzejewski, który odrabia straty. Ale on jak na razie nie będzie zagrażał kierowcom z przodu.
Ciekaw jestem teraz, czy Guzowski będzie tak samo szybki jak Roszak, kiedy jechał za Bernie Motorsport za bolidem tej stajni. Jednak nie. Zdecydowanie szybszy jest Roszak na prostych. Zdublowany teraz Patryk Smagacz. Widzieliśmy przez ułamek sekundy kawałek jego bolidu i problemy Andrzejewskiego, także problemy Guzowskiego. Z tym, że Guzowski nie stracił tyle, co Andrzejewski. No i ten pan będzie musiał odrabiać ponownie. Za moment Kosmala zacznie 11 okrążenie na tym torze. Bardzo szybko mi ten wyścig, nie powiem, że zleciał, bo jeszcze trwa, ale leci, a właściwie jedzie bardzo, bardzo szybko. Widzimy, w dosyć dziwnym miejscu przepuszcza teraz Patryk Smagacz, bo po optymalnej linii i sędziowie mogą nie być przychylni, jeśli chodzi o tę sytuację. Być może to zostanie zgłoszone i Smagacz zostanie za ten incydent ukarany, bo widzieliśmy, przeszkodził innym kierowcom. I to nie tylko chodzi o to, że oni podążają z przodu, ale też walczą. A sędziowie mogą być na to wyczuleni. Soprych na miejscu czwartym dalej. Teraz większe odstępy się porobiły w stawce. Z tyłu za to walka. Ziubiński, Prygiel, a także Adamczyk. Jechali prawie we czwórkę. Tam z przodu zdecydowanie Płonka, jakby odcięty od tej całej batalii. Ziubiński najprawdopodobniej jakiś błąd, bo już jest na miejscu 10. Tego spadku też niestety nie widzieliśmy. Wydaje mi się, że problemu z utrzymaniem bolidu ma Prygiel. Z takimi samymi musi sobie radzić Ziubiński. Bardzo szeroko Płonka ją stracił teraz swoją przewagę. Prygiel już jest bardzo, bardzo blisko i za moment będzie próbował z tego korzystać. Bardzo szeroko teraz Prygiel, więc teraz już musiał po prostu odpuścić, zwolnić nieco, żeby przyczepności nie stracić. Dojechał do nich Ziubiński i może dojść do kolejnej edycji tej walki. Bardzo ciekawie się ogląda walkę, jeśli wojuje więcej niż dwóch kierowców. I Prygiel teraz późniejsze dohamowanie widzimy. Płonka nie wiedział za bardzo, co zrobić, ale jednak pojechał swoje, pojechał po prostu swoim torem i tę pozycję bądź co bądź wybronił. No Prygiel bardzo szeroki wyjazd, zdecydowanie zbyt późno tam zahamował. I mamy spin Prygiela. Prygiel traci bardzo, bardzo dużo, zahamował zbyt późno. Bał się uderzenia w Płonkę i stracił przyczepność w swoim bolidzie. Teraz Adamczyk blisko Ziubińskiego, tutaj też może dojść do batalii. Adamczyk był jeszcze przed momentem zdecydowanie z tyłu, teraz jest bliżej i może sobie jakiś tam atak pozwolić. Bardzo szeroki teraz wyjazd z pierwszego zakrętu Ziubińskiego. Ale teraz panowie jadą równo i mamy błąd Ziubińskiego, z którego może Adamczyk teraz skorzystać. Będzie na pewno się za tylnym skrzydłem, ale nie ma takiej prędkości jak na przykład Patryk Roszak, który kilka razy pokazywał się za wyjeżdżając z zakrętu za tylnym skrzydłem Guzowskiego, a wyjeżdżał zaraz obok. Adamczyk widzimy takiej prędkości
na prostych niestety nie prezentuje, także szybko z Ziubińskim nie powalczę, będzie musiał liczyć na jakąś inną sytuację, na jakiś błąd Ziubińskiego. Widzieliśmy zblokowane koła teraz w bolidzie z tyłu. No i mamy zjazdy do alei serwisowej. Maciaszczyk przejmuje pierwsze miejsce. Kosmala, czyli teraz wirtualny lider, kierowca, który aktualnie zajmuje drugie miejsce. Jako pierwszy wyjeżdża z alei, drugi wyjeżdża Roszak, później Guzowski. I tutaj może być jakaś walka, bo Andrzejewski wyjeżdża koło w koło z Soprychem i dochodzi do kontaktu. Soprych w ścianie i nie ma przed niego skrzydła, uszkodzony Soprych. Także będzie musiał zjechać za moment ponownie, no już bez tego skrzydła. Ten bolid się nie trzyma tak jakby chciał, uszkodzony też jest i jeszcze jest najprawdopodobniej Andrzejewski. Bardzo słaby wyścig Andrzejewskiego, jeszcze tutaj widzimy blokuje Adamczyk, on jest tym partnerem Guzowskiego, więc no ci panowie jakoś tam współpracować muszą i jakieś tam sygnały przez radio na pewno są wysyłane późniejsze do hamowania Andrzejewskiego, ale nie uderza w tył Adamczyka. Te hamulce działają bardzo sprawnie w bolidzie Chrome Lizards. No ale o wiele, wiele szybszy jest teraz Andrzejewski, innym torem jazdy przejeżdżają ci kierowcy, próbuje cały czas znaleźć jakoś lukę, Andrzejewski znajduje, ale zły tor jazdy, no tutaj linia zewnętrzna jest złym miejscem, jeśli chce się kogoś wyprzedzić, a widzimy Adamczyk zdecydowanie spowalnia Andrzejewskiego, jeszcze doszło do małego kontaktu, widzimy ile teraz traci Andrzejewski, to jest ponad sekunda, a wyjechali zaraz obok siebie. No to nie była taka odległość jak między Soprychem i Andrzejewskim, ale no jakiś tam mały odstęp po prostu był. Z boksu wyjeżdża Maciaszczyk, który przed momentem wizytował aleję serwisową. Adamczyk już również wyjeżdża, no a Soprych melduje się po raz drugi już w tym wyścigu w alei serwisowej. Nieudany, pechowy wyścig dzisiaj. Nieudane kwalifikacje i jeszcze bardziej popsuty wyścig. Za to po przeciwnej stronie Smagacz teraz widzimy problemy, za to po przeciwnej stronie barykady mamy dobry wyścig Kosmali. To już 6 sekund przewagi nad Roszakiem. Guzowski trzecie miejsce, czwarty jak na razie Andrzejewski, również pechowo na samym początku jeszcze uwikłany właśnie w ten kontakt z Soprychem. To się może skończyć jeszcze karą dla niego, chociaż o tym zadecydują sędziowie. Po wyścigu na pewno będą prowadzone rozmowy z kierowcami, co się wydarzyło, kto zawinił. I najprawdopodobniej będą wyniesione z tego konsekwencje. Szeroko tutaj Adamczyk, ale nie stracił przyczepności, nie stracił panowania nad swoim bolidem. On jest w tym momencie na miejscu szóstym, także po boksie bardzo dobra pozycja. Mało paliwo musiał zalać, skoro jest aż przed Sandakiem. Płonka miejsce 8, 9 dla Ziubińskiego, 10 dla Michała Prugiela, Kownacki 11, tuż za nim Soprych, który jest zdecydowanie szybszy. Pokazuje się w lusterkach, ale problemy teraz. Na trawę wyjeżdża, ale prosto na tor. Nie musiał nawracać, nie musiał rzucać biegu wstecznego, nie stracił tyle czasu, ile mógłby stracić, jeśli to by się rozwiązało inaczej. Jeszcze problemy na tym pierwszym zakręcie. Trzeba więcej cierpliwości chyba Soprychowi, no bo taką postawą pozycji nadrabiać nie będzie. Za to na pocieszenie może wziąć pod uwagę to, że w sprincie będzie startował z wyższych pozycji, z miejsca pierwszego, drugiego, trzeciego. Oczywiście zależy na której pozycji skończy. No jeśli wyścig skończyłby się na 17 okrążeniu, to startowałby z pierwszego miejsca. Kosmala już przewaga 6,5 sekundy nad drugim Roszakiem i z przodu bez zmian. Nic nie wskazuje na to, żeby coś się miało w najbliższym czasie zmienić. Maciaszczyk, jak widzimy, samotny wyścig teraz, ten drugi stint.
zdecydowanie samotny. 9 sekund ma straty do Andrzejewskiego, a 15 sekund ma do niego Adamczyk. Z pokładu Maciaszczyka na pewno ten wyścig ciekawy nie będzie. Sandak na pozycji siódmej. Soprych ponownie tuż, tuż za Kownackim. Za momencik będzie jeszcze, jeszcze bliżej. Ale może dojść tutaj do kolejnej edycji batalii między tymi kierowcami. Chociaż tak satyrycznie podchodząc, to Soprych wcześniej przegrał walkę z samym sobą. Bardzo agresywnie najeżdża na tarki ten kierowca. No a z sektoru na sektor jest coraz bliżej Kownackiego, który prezentuje o wiele, wiele słabsze tempo podczas tego wyścigu. Oj, Soprych widzimy, ale teraz musiał pojechać prosto, żeby nie uderzyć w bolid Kownackiego. Inny styl hamowania najwidoczniej prezentują obaj kierowcy, bądź też Kownacki ma jakieś problemy z hamulcami. No, zdecydowanie zniecierpliwiony jest tutaj Soprych i mamy kolejny obrót. Soprych po raz kolejny spinuje na tarce i to bez żadnego kontaktu. Ale ten wyścig na pewno będzie chciał Soprych skończyć, bo zanim Smagacz, jeśli skończy na 13 pozycji, to on mimo wszystko wyżej nie wystartuje. Wystartuje z 13 pozycji, bo oczywiście przypomnijmy, tylko pierwsza dwunastka jest odwracana, jeśli chodzi o kolejność na polach startowych do sprintu. Także bardzo złym pomysłem byłoby wycofanie się teraz Soprycha z rywalizacji. A jeśli chodzi o resztę zawodników, spokojnie, spokojnie, każdy jedzie swoje. Minuta 15 to jest czas Kosmali, dokładnie 15.405. Bardzo dobry wyścig w wykonaniu tego kierowcy. No a tak jeszcze patrząc na przykład Wojciecha Soprycha i jego tempo, porównanie jego tempa do tempa Kownackiego, możemy liczyć jeszcze na sporo walk w sprincie, podczas gdy Kosmala, Roszak, Guzowski będą startować z tyłu stawki. Teraz małe ścięcie zakrętu przez Andrzejewskiego. Jeszcze żaden kierowca w PLS nie wygrał czterech wyścigów w tym sezonie, biorąc pod uwagę właśnie i wyścigi główne, i sprinty. Największa ilość zwycięstw to jest 3. I udało się to zdobyć Soprychowi, Guzowskiemu i Andrzejewskiemu. Kosmala ma na swoim koncie tylko 2 zwycięstwa. Podobnie Roszak, a Ziemiński, który jest na 5. miejscu w generalce,
uwaga, nie wygrał żadnego wyścigu. Ale jego równa jazda podczas Grand Prix spowodowała to, że jest właśnie na wysokim 5. miejscu w generalce. Ziubiński dwa razy widywany był na 2. miejscu, raz na 3. No a także warto przypomnieć jedno zwycięstwo Adamczyka w sprincie w Hiszpanii. I to jest jego jedyne podium w tym sezonie, co również warto zaznaczyć. Bardzo spokojnie teraz się zrobiło. 22. okrążenie lidera. Smagacz traci bardzo dużo, bo aż dwa okrążenia do prowadzącego. 73 sekundy, jak widzimy, straty do kierowcy przed nim. Prygiel tymczasem spadł na miejsce 12, 11, 11 już jest Soprych, a Kownacki za moment będzie brał się za dublowanie Smagacza. Bardzo spokojnie Kownacki przejeżdża przez tor, przez zakręty. Co ciekawe, nie wykorzystuje całej szerokości toru, co było widać na początku włączenia kamery z jego bolidu. Soprych coraz bliżej. No, widzimy, bardzo agresywnie atakuje tarki. No, ale efekt tego widzieliśmy już jakiś czas temu, i to dwukrotnie. Także bardzo pechowo dzisiaj Sopry. No, ale trzeba pamiętać, trzeba zaznaczyć, że bez ryzyka nie ma zabawy, no i bez ryzyka nie ma zwycięstw. Kosmala jest coraz bliżej tych kierowców, o których mówiłem. Właśnie zdublował Michała Prygiela i już niewiele traci do Soprycha. Gdyby Soprych wypadł z trasy ponownie, to już wtedy zostałby zdublowany przez lidera. I widzimy, Kownacki dubluje Smagacza i korzysta na tym Soprych, który będzie próbował atakować do pierwszego zakrętu, jednak odpuszcza, ale bardzo szeroko tam Kownacki, więc nie dochodzi do wymiany pozycjami. I dochodzi do kontaktu, obrócony Soprych. I już zdublowany przez Kosmale. Za moment dublować będzie Patryk Kroszak. Właśnie to się dzieje. Także Soprych spada na pozycję 12. Został wyprzedzony jeszcze przez Michała Prygiela, chociaż tutaj jeszcze może próbować się próbować wrócić na miejsce 11, ponieważ może skorzystać na tym, że Prygiel za momencik będzie dublowany przez Roszaka.
A zaraz ostatnie okrążenie rozpocznie lider tego wyścigu, Sebastian Kosmala. Problemy smagacza po raz kolejny podczas tego wyścigu. I zaczynamy ostatnie okrążenie z liderem. Burnley Motorsport, czyli zespół, który reprezentuje Kosmala, także Guzowski oraz Adamczyk, lideruje w klasyfikacji generalnej, klasyfikacji zespołów, 346 punktów w tym momencie dla tego teamu, drugie miejsce dla Benejoty Racing, tylko że tam już tych punktów jest tylko, w wielkim cudzysłowie, ale tylko 195, trzecie miejsce Chrome Lizards, 193 punkty, także tylko 2 punkty różnicy. No ale Burnley Motorsport, myślę, nie będzie musiało się przejmować rywalami. Jeszcze kilka wyścigów przejechanych w dobrym stylu i już będą mieli zaklepany tytuł mistrza, jeśli chodzi o zespoły oczywiście. Jak widzimy na tyłach, bez żadnych zmian, nie ma raczej walk, oprócz tego, że Soprych wskoczył na miejsce 11. Ostatnie zakręty z liderem tego wyścigu, ani razu nie dał się wyprzedzić Kosmala. Kończy wyścig o Grand Prix Niemiec, wygrywa go oczywiście i dolicza kolejne dobre punkty do klasyfikacji. Roszak kończy na miejscu drugim, trzecie miejsce dla Guzowskiego, czwarta Lukata dla Andrzejewskiego. Dosyć pechowo, szczególnie na samym początku, na pierwszych okrążeniach. Potem próbował odrabiać, ale również tam pewien błąd przekreślił jego szansę. Maciaszczyk miejsce piąte, bardzo solidnie szósty. Chociaż nie mówmy jeszcze hop, bo Sandak jest bardzo blisko. Jeśli Adamczyk popełniłby tu jakiś błąd, to mogłoby to się różnie skończyć. Adamczyk ma szansę na dowiezienie 10 punktów. I dowozi. Adamczyk kończy na miejscu szóstym. Siódme miejsce dla Sandaka. Ósme dla Dawida Płonki. Dziewiąty Ziubiński po tym pechowym pierwszym okrążeniu. Pierwszym zakręcie właściwie. Kownacki miejsce dziesiąte. Jeszcze szybkie przypomnienie, w wyścigu głównym punktuje 15 kierowców, także wszyscy, którzy wyścig ukończyli, będą punktowani. Kownacki już wyścig kończy i jest ostatnim kierowcą, który przecina linię start-meta. Przeniesiemy się do Kosmali. Kosmala za moment wjedzie do alei serwisowej, na pewno cieszy się ze zwycięstwa, bo za to zwycięstwo zostaje mu doliczonych 25 punktów. Oczywiście też warto przypomnieć, że kierowca, który wykręcił najszybsze okrążenie podczas tego wyścigu, również otrzymuje jeden dodatkowy punkcik. Jak widzimy, Kosmala przenosi się do swojego garażu, a wyścig kończy się w takiej kolejności, jaką widzimy po lewej stronie ekranu. Za Kownackim 11 Soprych, 12 Prygiel, 13 Smagacz i wyścigu nie kończy Daniel Sterniczuk. Za moment zaczynamy wyścig sprint, na który oczywiście zapraszam i słyszymy się na okrążeniu formującym. Zaczynamy drugie już okrążenie formujące podczas dzisiejszego dnia. Z pole position do wyścigu sprinterskiego wystartuje Michał Prygiel, drugie miejsce dla Wojciecha Soprycha, trzeci będzie startował Artur Kownacki, czwarty Mateusz Ziubiński, piąty Płonka, szósty Sandak, siódmy Adamczyk, ósmy Maciaszczyk, dziewiąty Andrzejewski, dziesiąty Guzowski. Z 11 pozycji będzie ruszał Roszak. Z 12 pozycji będzie ruszał Kosmala, czyli zwycięzca poprzedniego wyścigu. No a z 13 miejsca Patryk Smagacz, który jako jedyny kierowca nie załapał się do tej zamiany pozycjami.
Zobaczymy, kto najlepiej wystartuje do dzisiejszego sprintu. Czy Michał Prychwiel obroni swoje pierwsze miejsce, czy bardzo szybko wyprzedzi go Wojciech Soprych, który, jak widzieliśmy podczas poprzedniego wyścigu, miał bardzo, bardzo dobre tempo. Również Ziubiński będzie miał okazję odkuć się za ten incydent na pierwszym zakręcie. No i na naszych ekranach Artur Kownacki z trzeciego miejsca. On również ma szansę na wygranie tego sprintu. Kierowcy już ustawiają się na polach startowych. No i zaczynamy sprint w Niemczech. Zapalają się oczywiście czerwone światła. Michał Prychwiel startuje z pierwszej pozycji. To jest bardzo dobry start, chociaż chyba lepszy ma Wojciech Soprych i może tutaj go zaatakować. Jednak zostaje na pozycji drugiej. Ziubiński miejsce trzecie i chyba bezproblemowy start dla wszystkich kierowców. Dokładnie tak. Czwarty Kownacki. Widzimy troszeczkę kurzu, troszeczkę dymu spod opon. Płonka na piątej pozycji. Szósty Maciaszczyk. Siódmy Guzowski. Kosmale już skoczył na miejsce dziesiąte, z tyłu walczy Smagacz z Sandakiem, Sandak spadł na miejsce 13, to Piotr Adamczyk na miejscu 12. No a z przodu jeszcze walki, widzimy tutaj jeden z bolidów uniósł się aż w górę. No mamy walkę w jednym zespole Benejota Racing. No ma problemy teraz i rozbijają się dwaj kierowcy z tego zespołu, Płonka oraz Roszak, z kontaktem. No miejmy nadzieję, że tutaj bez większych uszkodzeń, bo to by była bardzo duża strata dla tego zespołu. Prygiel, jak widzimy, wybronił się i na pierwszym miejscu zostaje Soprych. Tego dystansu nieco straci i broni się aktualnie przed Ziubińskim. Kownacki spadł na miejsce czwarte z trzeciego, Guzowski miejsce piąte, szósty już Andrzejewski, także dosyć szybko powskakiwał na miejsce wyżej. Kosmala już na miejscu siódmym, także on ma przed sobą teraz Andrzejewskiego i będzie musiał go wyprzedzić, żeby nie jechać za kimś. Z innymi kierowcami możliwe, że będzie nieco łatwiej, ale Andrzejewski, jak widzieliśmy, trzymał poziom, miał bardzo dobre tempo. Guzowski oczywiście również. Guzowski najprawdopodobniej będzie przed Andrzejewskim odjeżdżał. Soprych atakuje Prygiela i to może być udany atak. Czy Prygiel będzie miał lepsze wyjście? Jednak nie, doszło jeszcze między nim a Ziubińskim do kontaktu i Prygiel spada na miejsce drugie. Mamy nowego lidera, Soprych miejsce pierwsze. Ziubiński próbował jeszcze atakować Prygiela, ale z tego nic nie wyniknęło. Tutaj dwaj pechowcy z Benejota Racing. No to pierwsze okrążenie zdecydowanie nie pykło w ich wykonaniu. Bardzo szeroki teraz wyjazd Płonki. No Płonka niestety nie radzi sobie od samego początku, to już trzecie okrążenie, a Płonka jest coraz niżej i może go za momencik wyprzedzić Patryk Smagacz. Tu jeszcze z tyłu walki Andrzejewski walczy z Guzowskim, także Kosmala z Prygielem. Bok teraz Andrzejewski z Guzowskim. Guzowski po wewnętrznej, szeroko Andrzejewski, no bok w bok dalej, na tym wszystkim próbuje skorzystać Maciaszczyk, on obserwuje tę rywalizację i na pewno liczy na jakiś błąd tych kierowców. Jest bardzo blisko teraz Andrzejewski, jednak na pozycji trzeciej, a Maciaszczyk musi zadowolić się miejscem piątym jak na razie. Kownacki już spadek na 8 pozycję i problemy Soprycha, problemy także Kownackiego, nieco większe.
wypada z jego bolidu tylne skrzydło i będzie musiał całe okrążenie bez tego tylnego skrzydła przejechać. Bardzo pechowo teraz Kownacki spadnie najprawdopodobniej na ostatnie miejsce, bo Adamczyk i Sandak są niedaleko. Andrzejewski już na miejscu drugim, Ziubiński objął miejsce pierwsze. Nie widzieliśmy, co tam się mogło stać na samym początku. Maciaszczyk już na miejscu czwartym i on cały czas próbuje podgryzać Guzowskiego. Kosmala na miejscu piątym. On ma za sobą kierowcę, który popełnia błąd. Michał Prygiel koziołkuje tutaj. I uszkadza tylne skrzydło, tak samo Płonka, również uszkodzone przednie skrzydło, bardzo pechowo. No i Michał Prygiel z tego wyścigu już się wycofuje. Dawid Płonka jeszcze tutaj przepuszcza Sandaka, również wyeliminowany z tego wyścigu. Piotr Adamczyk dzięki temu wskoczy nieco wyżej i będzie miał okazję na punktowaną pozycję. Bardzo pechowo teraz ten zakręt ułożył się dla tych kierowców. No, z przodu stawka rozjechana. Maciaszczyk cały czas gdzieś tam szuka swojego miejsca. Z tyłu mamy walkę Soprycha z Roszakiem. Błąd teraz Soprycha. No, on wcześniej zaliczył kontakt z Kownackim. To się źle skończyło dla tego drugiego. Został wyeliminowany z wyścigu i Roszak tutaj próbuje jakiegoś ataku po zewnętrznej do tego zakrętu. Tutaj ta linia jazdy zbyt dobra do ataku nie jest. No, Paweł Andrzejewski widzimy już na miejscu pierwszym, także problemy. Nie problemy, Ziubiński w alei serwisowej. Ziubiński wycofuje się z tego wyścigu. Nieprawdopodobne. Uszkodzone. Jednak przednie skrzydło jest, także nie wiemy, co tam się stało. Ziubiński już w tym wyścigu nie jedzie. Andrzejewski nowym liderem i on ma szansę teraz na największą stawkę punktową. Jeśli chodzi o sprint, Soprych dalej w walce z Roszakiem. Roszak pokazywał się z dobrej strony podczas poprzedniego wyścigu, jeśli chodzi właśnie o te przejazdy przez proste. I tutaj Soprych może się wybronić, jednak Roszak o wiele lepsze wyjście, przyblokował Soprycha i dzięki temu obejmuje pozycję piątą. Maciaszczyk cały czas za Guzowskim, ale co ciekawe przed Kosmalą. Kosmala jeszcze nie zdołał się z nim uporać, a to na pewno dla tego kierowcy jest bardzo, bardzo ważne. Drugie podium podczas jednego weekendu to oczywiście zawsze większa ilość punktów, a Kosmala ma co ograbiać. Kosmala, który w dwóch wyścigach nie uczestniczył, ma dosyć sporą stratę, a na pewno może jeszcze namieszać w pierwszej trójce w klasyfikacji generalnej. Teraz Maciaszczyk nieco do Guzowskiego stracił. Roszak broni się przed Soprychem. On powinien mieć lepsze tempo właśnie tutaj na tej prostej. Bok w bok jedzie teraz Kosmala oraz Maciaszczyk. Późniejsze dohamowanie Kosmali i teraz musiał po prostu tę pozycję Maciaszczykowi oddać. Zbyt późno dohamował i po prostu w tym zakręcie się nie zmieścił, co Maciaszczyk oczywiście wykorzystał. Kosmala już zdecydowanie zniecierpliwiony.
Na pewno chciałbym Macie Szczygę wyprzedzić jak najszybciej, ale nie ma na to miejsca na tym torze. Miał Kosmala szansę, ale nie zdołał jej wykorzystać przez to późne dohamowanie. A teraz jest zdecydowanie za daleko, żeby jakoś zagrozić pozycji Macia Szczyka. Z tyłu również cichutko, oprócz bardzo szerokiego wyjazdu Piotra Adamczyka, za dużo się nie dzieje. Andrzejewski podąża na miejscu pierwszym. Andrzejewski zaczyna okrążenie dziewiąte. Jesteśmy już oczywiście w drugiej połowie sprintu w Niemczech. Andrzejewski, jeśli dzisiaj wygra, to ma szansę na czwarte zwycięstwo w drugim sezonie, co oczywiście zmieni tabelę z rekordami, jeśli chodzi właśnie o wygrane. Ale Kosmala, widzimy tutaj obrót i jeszcze uderza w niego Roszczak. Może jeszcze przeszkodzić Soprychowi. Soprych go omija. No i Kosmala najprawdopodobniej uszkodzony. No, popełnił błąd. Doszło do obrotu i jeszcze wjechał w niego Patryk Roszczak. Również mógł sobie troszeczkę uszkodzić przednie skrzydło. Roszczak z szansami na wyprzedzenie swojego team partnera. Jeśli zaprezentuje taką szybkość, jaką miał podczas poprzedniego wyścigu, to może już w zasadzie teraz próbować atakować. Ale jednak tutaj był zdecydowanie za daleko. Raz do Macia Szczyka się przybliżył, także jeśli tego odstępu Roszczak nie straci, to już podczas następnego okrążenia przed tym nawrotem będzie mógł próbować Macia Szczyka wyprzedzić. Andrzejewski z dwusekundową przewagą nad Guzowskim. Niestety ten spin Kosmali przekreślił jego szansę na dosyć sporą zdobycz punktową podczas tego weekendu. Niestety dla niego tych punktów zdobędzie nieco mniej, a na pewno z tego obrotu sytuacji będzie zadowolony Wojciech Soprych, bo oczywiście ten weekend w całości, myślę, nie jest udany dla tego kierowcy. Roszczak będzie próbował ataku. Jednak nie ma późniejszego dohamowania. Nie chce tak ryzykować w walce ze swoim kolegą z zespołu. Przepuszcza teraz Maciaszczyk Roszczaka. Także Roszczak wskakuje na miejsce trzecie. A być może doszło do takiej decyzji ze względu na to, że Roszczak mógłby mieć szansę na wyprzedzenie jeszcze Guzowskiego podczas tego wyścigu. Jak na razie do Guzowskiego Roszczak traci nieco ponad 2 sekundy.
Ale teraz bardzo szeroki wyjazd Roszaka, błąd musiał tam kontrować i teraz nieco czasu stracił. Dwie i trzy to jest aktualna strata Roszaka do Guzowskiego. Adamczyk samotnie podąża na miejscu dziewiątym. Sandbag, pozycja ósma. Wzmagacz dosyć szczęśliwie po nieudanym wyścigu głównym. Teraz pokazuje się z lepszej strony niż poprzednio. A Kosmala dalej jedzie za Soprychem. I nadal nie jest w stanie go wyprzedzić. Minimalny błąd popełnił teraz Soprych, ale nie było tam miejsca, żeby Kosmala mógł go wyprzedzić. Tamten fragment toru jest bardzo ciasny. Też jeszcze trzeba zwrócić uwagę na nierówność powierzchni. Chociaż może lepszym hasłem w tym przypadku byłoby pochylenie. Bo rzeczywiście, jeśli pojedzie tam się za szeroko, to ten bolid może z zakrętu zwyczajnie wypaść. Kosmala teraz napędza się za tylnym skrzydłem Soprycha i może tutaj dojść do ataku. Będzie miał zewnętrzną linię kierowca Bernie Motorsport. Soprych broni się i nie ma tutaj kontynuacji. Kosmala zostaje na miejscu szóstym. Ale błąd teraz, potężny błąd Soprycha, wykorzystuje to Kosmala i wskakuje na miejsce piąte. Nieprawdopodobny pech tego kierowcy. Być może nieprzygotowanie, być może nie do końca skupił się Soprych. Ale ta dzisiejsza forma nie wygląda zbyt dobrze i jeszcze widzieliśmy tam ścięcie zakrętu. Było kilka obrotów podczas wyścigu głównego. Tutaj mieliśmy kontakt z Kownackim. I jakieś problemy Roszaka. Spadł Roszak za Maciaszczyka. Jest teraz bardzo blisko chapnięcia przez rywali. Kosmala jest bardzo, bardzo blisko. Walczą teraz Soprych z Kosmalą. Tam doszło do kontaktu między tymi kierowcami. Miejsce za bardzo Soprych nie chce zostawić. Walczył o to Kosmala, ale po wewnętrznej ustawiony. Teraz dochodzi do kolejnego kontaktu i obrócenie obaj kierowcy. Bardzo, bardzo dużo się dzieje. Bardzo dużo niedobrego. Takim antybohaterem tego wyścigu, myślę, jest dzisiaj Soprych. Kosmala teraz od Soprycha właściwie mógłby odjechać i możliwe, że z tego faktu jest zadowolony, z tym, że no stracił szansę na miejsce czwarte, stracił szansę na jakąś walkę z Roszakiem, który po prostu odjechał. No, widzimy, tego bolidu Kosmali prawie nie widać, a Sandak został wyprzedzony przez Adamczyka przed momentem. Już wszyscy panowie na okrążeniu 15 tego wyścigu. Jeszcze niewiele nam zostało do końca. Dwie jedneczki na bolidzie Andrzejewskiego mogłyby sugerować, że powinien wygrać dzisiaj dwa razy. Za pierwszym razem się nie udało, ale
ta druga jedyneczka jest bardziej pewna. Andrzejewski, myślę, ten sprint przejechał perfekcyjnie. Dało się zdobyć przewagę nad innymi kierowcami. Oczywiście pomogła pozycja na starcie. A jak widzimy, Guzowski nie może w żaden sposób zagrozić kierowcy Chrome Lizards. Maciaszczyk po raz kolejny samotny wyścig. Ale ma okazję do zgarnięcia podium dzisiaj. Maciaszczyk do tej pory tylko jedno podium podczas wyścigu w Hiszpanii, wyścigu głównego. Teraz ma okazję powtórzyć ten wyczyn, tym razem podczas sprintu. No, tych punktów oczywiście będzie nieco mniej, bo przypomnijmy, za trzecie miejsce w głównym 16 punktów, za trzecie miejsce w sprincie 9 punktów. No ale pucharek to pucharek, swoją kolekcję na pewno Maciaszczyk w ten sposób powiększy. Roszak nieudanie, ten sprint zdecydowanie nie poszedł po jego myśli. Bardzo szeroki wyjazd teraz, problemy na początku, kontakt ze swoim team partnerem, później jeszcze strata trzeciego miejsca. Kosmala również obrót w sprincie, później kontakt z Soprychem. Smagacz pokazał się z dobrej strony podczas tego sprintu. Adamczyk, myślę, nieobecny, podobnie Sandak. No, Andrzejewski świeci, świeci najjaśniej. Za moment przekroczy linię mety. To jest jego czwarte zwycięstwo w tym sezonie w lidze PLS. Wielkie gratulacje! Zdobywca kolejnego złotego pucharku. Andrzejewski kończy na miejscu pierwszym. Maciaszczyk miejsce drugie. Roszak pozycja trzecia. Ale kogoś mi tu brakuje. Guzowski w żwirze, proszę Państwa. Guzowski nie jedzie. Guzowski stoi. I nie wyświetla się nic na tym ekranie, na kierownicy, także Guzowskiemu chyba padł silnik, proszę Państwa. Także Maciaszczyk kończy dzięki temu na pozycji drugiej, trzecie miejsce. Wow. Trzecie miejsce dla Patryka Roszaka. Czwarte miejsce dla Patryka Smagacza. Piąte kończy Piotr Adamczyk, szósty Kosmala, siódmy Sandak, Guzowski... Pozycja ósma tego wyścigu. Nie dojeżdża. Wojciech Soprych. Lokata dziewiąta. No, jestem bardzo zaskoczony i do końca nie wiem, co się tam wydarzyło. Można mieć mieszane odczucia po tym sprincie właściwie. W każdym razie wiemy na pewno, że Andrzejewski zdobywa czwarte zwycięstwo w tym sezonie. I aktualnie posiada tych zwycięstw najwięcej. Może jakieś bączki bym proponował. Chyba nie posłucha nas Andrzejewski. Tak czy tak, kolejne zwycięstwo na jego koncie. Kolejne podium. Jeśli chodzi o podium, to zdobył ich aż 7, włącznie z dzisiejszym. Także tak wygląda sytuacja Andrzejewskiego. Zwyciężył podczas wyścigu, sprint nie poszło do końca, wszystko tak jakby chciał podczas wyścigu głównego. No i kończymy dzisiejsze zmagania. Po lewej oczywiście wyniki, dosyć sporo wypadków, sporo konfliktów.
No i to zaskakujące ostatnie okrążenie. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne wyścigi. Liga PLS oczywiście życzy wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, bo kolejny wyścig jest, można powiedzieć, dopiero 5 stycznia. Także słyszymy się po raz ostatni w tym roku w Lidze PLS. Zapraszamy Grand Prix Węgier już 5 stycznia o godzinie 19:30. Miłego wieczoru.